Proszę Państwa, dzisiaj powinniśmy być świadkami niesamowitego dopingu na tym stadionie. No nie wyobrażam sobie, co będzie się działo w przerwie, jak gigantyczna będzie kolejka do toalety. Przejął piłkę. Pięknie, blisko, piłka przy nodze. Trafia, więc na dobre zaczęło nam się to spotkanie. Nikt teraz nie ma ochoty na śpiewanie. Właśnie ich drużyna traci fatalną bramkę. Kompletnie pogubiła się obrona rywali przy tym kontrataku. Przejął teraz tę piłkę. Czy uda się to wykorzystać? Mocne uderzenie! Bramkarz nawet nie poruszył się przy obronie tego strzału. Dobre, dalekie wybicie bramkarza. Próbują strzału z daleka i chyba słusznie. Niewiarygodne, co za parada. Spójrz tylko, Darek, gdzie był bramkarz przy tym strzale? Odzyskują piłkę. Pięknie minął go. Ach, piłka w siatce! Uciekli przeciwnikom. To już dwie bramki różnicy. Teraz potrzebują tylko spokoju w liniach defensywnych. Ależ kapitalny kontratak i oglądamy piękną bramkę. Sędzia puszcza grę. I łapie piłkę. Jest niczym forteca, nie do sforsowania. Bramkarz wykopuje piłkę do przodu. Bardzo ładnie. Ach, blisko teraz! Ładnie tam przejęli. Świetne wyczucie. Teraz strzela! Odbija, ale to nie koniec. Rzut rożny. Świetnie wyszedł z pola karnego. Dominowali całą pierwszą połowę i efekt tego widzimy po wyniku. Doskonale się czują, gdy mogą grać piłką, zmuszając przeciwników do biegania za nią. Bez zastanowienia. Jak on to obronił, to był niemal pewny gol. Rozumiem teraz rozpacz napastnika. Bramkarz wyjaśnia sytuację. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z daleka. Wykorzystuje każdą sposobność, by znaleźć się pod bramką i strzelić wymarzonego hat-tricka. Może teraz? Zatrzymany ten strzał. To kolejna skuteczna interwencja. Dzisiaj jestem naprawdę pod wrażeniem jego gry. Świetnie wykonany ten rzut rożny.
może teraz! No można powiedzieć, że rozwiązał nam się worek z bramkami. Tak, ta bramka to jest jednak błąd ustawienia. Ten zawodnik udowodnił, że jego umiejętności pozwalają strzelać każdą z nóg. Co teraz? Ładnie, jest na skrzydle, może być groźny. Kolejna znakomita interwencja. Broni dzisiaj jak w transie. Czy znajdzie partnerów w polu karnym? Ma kilku partnerów z przodu. Wypuszcza piłkę, czy to wykorzystają? Takiej sytuacji, wybronić ten strzał, to fantastyczne. Chyba nie skoncentrował się do końca na tym uderzeniu. Ależ pięknie go minął. I znowu bramka. Znakomicie znalazł sobie tę pozycję, miał dużo miejsca na oddanie strzału, przymierzył i posłał piłkę do siatki. Kolejna bramka w tym meczu, zupełnie dzisiaj nie mają litości nad rywalami, ale co klasa to klasa. Bramkarz ryzykował solidnego kopniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Aż miło patrzeć, doskonałe panowanie nad piłką. Niestety nie ma gola, choć sam strzał nie był taki zły. Chyba sam był zdziwiony, że tak łatwo minął obronę i zapomniał, że później trzeba strzelić gola. Koniec 4-0. Wielka radość zwycięzców i załamani pokonani. Bramkarz był dzisiaj niczym mur i jemu na pewno należy się najwięcej pochwał z racji wygranej. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję tobie Włodku. Oddaję głos do studia w Warszawie.